A jak jest na backstage'u Victoria's Secret? Wy się tam... Fajnie. Fajnie? Mm-hmm. No, różowo. Wszystko jest różowe. Wszystko jest różowe. Dywany, ściany. Mhm. Wszystko jest różowe. Jest różowy dywan. Twój mózg też na różowo się tam zaświeci. A z dziewczynami jaki macie kontakt? Bo tam są takie, no, największe postaci w modelingu. Backstage to jest backstage i każdy tak naprawdę nie ma, o, że ktoś tam ma ochroniarzy albo coś takiego. Nie, wszystko jest, wiesz, każdy jest równy, fajnie. Ale modelki się wspierają? Wspierają się. Czy nie macie za dużo kontaktu? Są grupy, prawda? Są grupy jak wszędzie. I masz grupę tutaj znajomych, tutaj grupę znajomych. I tak, te grupki się tak trzymają. Ale nie jest to, że tak ci, że wbijają ci nóż w plecy, nie. A ty przed Victoria's Secret chyba z Magdą Frąckowiak, prawda? Trzymałyście się razem? Tak, Polki wszystkie się trzymałyśmy razem, tak. A zgodzisz się, że to widowisko jest troszeczkę kiczowate? Zależy dla kogo. W Ameryce to się bardzo, bardzo lubię takie bardzo rzeczy. Rozumiem, rozumiem. Wiesz, pióra, brokaty. Róż wszędzie dookoła. I najpiękniejsze dziewczyny na wybiegu. Mm-hmm. A dostanie się do grona aniołków to jest wyczyn? Bo ty nie jesteś aniołkiem, prawda? Nie jestem aniołkiem i nawet bym nie chciała. Dlaczego, Kasiu? Ponieważ to też jest zupełnie inne życie i musisz tylko tę energię poświęcić na tym tak naprawdę. Nie masz za dużo czasu na inne projekty. Tylko promocja Victoria's Secret Miasto, tak? Ostatnio zastanawiałyśmy się, dlaczego ci ludzie, którzy wygrywają Top Model, już było sporo edycji tego programu, nie robią takiej kariery jak ty na przykład. Jaki jest ich problem? Mi się wydaje, że oni się skupiają za bardzo na tym, żeby iść na czerwony dywan tutaj na imprezach. Na byciu celebrytą. Tak. Mhm. I to jest właśnie błąd, bo nie powinieneś od razu iść, o, będę celebrytą. Nie, trzeba po prostu ciężko popracować, powyjeżdżać za granicę. To właśnie mi się wydaje, że to jest taki błąd, prawda? Modelka, model powinni mieć taki dystans do siebie i pracować i zacząć od zera po tym programie. Tak naprawdę. Odciąć się od TV, teraz ok, teraz ciężka praca, prawdziwa praca modela. Dla uczestników Top Model wielkim wyzwaniem i problemem jest sesja nago. Jak trzeba przekonać siebie, żeby wystąpić nago przed aparatem? Trzeba się po prostu lubić. I to tyle, pewność i to siebie tyle, wystarcza. Tak. Kasiu, uchodzisz za osobę niesamowicie skromną, a zrobiłaś olbrzymią karierę. Ty byłaś na po prostu masa okładek Vogue'a, sesji do tych najważniejszych magazynów. Jak ci się udało pozostać taką normalną dziewczyną? Jak to się stało, że ta woda sodowa ci nie uderzyła do głowy? A, nie wiem. Rodzina, nie. Ale nie zgrywasz celebrytki. Nie, mi się w ogóle nie podoba ten cały świat celebrycki. Tak naprawdę to mi 9 lat chyba... zajęło, żeby się pokazywać tutaj w Polsce na tych czerwonych dywanach, prawda? Ale dzisiaj na czerwonych dywanach czujesz się jak ryba w wodzie, bo czy ciągle? Nie przeszkadza mi, powiem, że nie krępuje się. Ale show biznes ci nie ciągnie. Znaczy, ja lubię tutaj być, prawda? Bo teraz jest fajnie, bo właśnie teraz, po tych 10 latach mogę tutaj być, prawda? A nie to, że czasami ludzie przychodzą od razu jak po Top Model i od razu w tym... Nie mając jeszcze nic na koncie. Dokładnie. Teraz to się czuję pewnie. Modelka tej klasy, co ty, musi na pewno cały czas pilnować swojego wyglądu, no bo pracujesz wyglądem, swojej figury. Jak dbasz o siebie? 3 razy w tygodniu ćwiczę. Mhm. Ja po prostu jadam dobrze, nie jadam jakieś tam świństwa. A słodycze? A nie lubię słodyczy. O Boże, jak ja może bym chciała nie lubić słodyczy, no niestety. Ja lubię tylko solone rzeczy. A jeśli chodzi o trening, to jest jakiś konkretny pilates trening? Tak? To jest to, co najczęściej wybierają modelki? Znaczy, ja słyszę właśnie, że modelki najbardziej to wybierają. Ja to wybrałam, ponieważ joga była dla mnie trochę zbyt wolna, a też siłownię nie lubię. I pilates coś jest pomiędzy, prawda? Bo masz maszyny, ale też masz trochę elementy jogi. A w swoim rodzinnym mieście, jak przyjeżdżasz, to jesteś sensacją na ulicach? Nie. Nie? Nie. Dlaczego? Znaczy, mało ludzi tam mieszka ogólnie. My mieszkamy poza miastem. To znaczy, czasem ktoś do mnie podejdzie, o Kasia, o... O Kasia, ale, dzień dobry. Tak. A w Warszawie jesteś często zaczepiona? Czasami tak. Coraz częściej. Teraz zauważyłam, że w Polsce coraz bardziej się ludzie interesują modą, prawda? To jest fajne. No właśnie, a jak ta branża w Polsce? Czy my mamy prawdziwą modę? I coraz bardziej i coraz więcej się projektów dzieje. Chyba przez te Top Model, takie wiesz, każdy chce być modelką teraz. Ale czy za granicą, w Nowym Jorku, gdzie mieszkasz, w ogóle Polska jako kraj modowy istnieje? Jeszcze nie. A ty współpracujesz z jakimiś polskimi projektantami? Nosisz ich kreację? Tak, Magda Butrym. Dzisiaj właśnie jestem. Można sobie Magdę, mam na sobie, tak? Dżinsy i kurtkę. Mm-hmm. I na finale to model. Miałam fajny biały garnitur. Tak, jej też projekcji, od Magdy, tak. Butrym. Ona też jest znana chyba za granicą. Czy w Stanach na przykład ktoś cię zaczepiał? Pytał... Znaczy pytali się mnie, tak? Co to jest, skąd. Ja mówię, że Polish designer. Polskie modelki, z tego co wiem, słyną za granicą z doskonałej cery i z wielkiej urody. Z czegoś jeszcze? Pracowitość,
To się ceni, tak? Aha. Mhm. I my nie narzekamy.